Raz jeszcze pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym nabożeństwie. Kontynuujemy temat wydarzeń czasów ostatecznych. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy temat rzeczywistości końca. Mówiliśmy o pewności końca. Rozważaliśmy pierwsze słowa z eschatologicznej mowy Jezusa. Dzisiaj kolejne słowa rozważymy. Dzisiaj zwrócimy uwagę na wskaźniki zwiastujące nadejście końca. Omówimy kilka pierwszych słów. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Ten wykład też ma taki charakter bardziej dydaktyczny, techniczny, więc dużo informacji, dużo wiedzy zamierzam przedstawić. No i niech dobry Bóg nam błogosławi dzisiaj, gdy będziemy wspólnie rozpatrywać bardzo ważne fragmenty z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. Wierzę, że te rozdziały, począwszy od 24 do 26 rozdziału, to jest sedno sprawy. Każde dziecko Boże powinno zainwestować swój czas, żeby te rozdziały zbadać, zrozumieć dla siebie. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko, co my na temat wydarzeń czasów ostatecznych wiedzieć powinniśmy. Jeśli myślimy o 24 rozdziale, to warto też chronologicznie ten rozdział dobrze rozumieć. No i widzimy, że pierwszych 20 wersetów tego rozdziału, wersety od 4 do 20, konkretnie odnoszą się do wydarzeń poprzedzających zburzenie Jerozolimy. Dzisiaj akurat kilka tych wersetów rozważymy i będę starał się to w jakiś sensowny sposób także dowieść, ale rzeczywiście tak jest. Następnie wersety od 21 aż do końca tego rozdziału ewidentnie odnoszą się już do wydarzeń dni ostatnich. Jezus przechodzi z jednego tematu do drugiego tematu, przeskakuje. Pomiędzy tym wersetem 20 a wersetem 21 jest wielka luka czasowa. My, rozważając ten rozdział, bardzo często gubimy się i nam mieszają się te wydarzenia i jesteśmy tacy zakłopotani, nie wiemy, które wypowiedzi Jezusa odnoszą się do zburzenia świątyni, które odnoszą się do dni ostatnich. Wiemy, że Jezus pozostawił nam taki mieszany obraz, nam pozostawił wyciągnięcie wniosków, ale te wykłady, które, drodzy, zamierzam prezentować, będą według tego wzorca prezentowane. I jeden tylko cytat z książki Wielki Bój, który, sądzę, jest bardzo ciekawy w ogóle. Kto jeszcze tej książeczki nie przeczytał, zachęcam, ponieważ jest to książka jak żadna inna, która wniesie bardzo dużo do naszego osobistego studium Słowa Bożego. I ta książka naprawdę ma moc. Ma moc i w sposób przystępny przybliża wydarzenia związane z historią chrześcijaństwa. Tutaj jedną tylko dzisiaj wypowiedź. Tam jest fajny rozdział Wizja Dziejów, gdzie jest mowa o zburzeniu Jerozolimy, gdzie jest mowa o zburzeniu świątyni. Cytuję. Zburzenie Jerozolimy jest wstrząsającym i uroczystym ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy lekceważą Bożą łaskę i sprzeciwiają się napomnieniom Jego miłosierdzia. Szeroko ten temat rozważaliśmy, pamiętacie, dwa tygodnie temu. Nie ma dobitniejszego świadectwa o odrazie Boga do grzechu i przykładu kary, jaka spotka winnych. Proroctwo Zbawiciela o zburzeniu Jerozolimy będzie miało jeszcze inne wypełnienie. A straszliwe spustoszenie miasta było tylko zapowiedzią przyszłych wydarzeń. Studiując te wersety, możemy dostrzec, tak jak trafnie zauważa Ellen White,
jeszcze inne wypełnienie. Jeszcze inne wypełnienie słów Pana Jezusa. Dzisiaj chcemy zastanowić się wspólnie także nad tym drugorzędnym wypełnieniem słów Pana Jezusa, bo w pierwszej kolejności te słowa, pierwszych 20 wersetów, odnosi się do zburzenia Jerozolimy. Ale słowa te mają uniwersalny charakter. My dzisiaj zwrócimy uwagę tylko na pierwszych kilka przepowiedni Jezusa. A mianowicie zamierzamy rozważyć wspólnie 5 wersetów. 5 wersetów. Pomyślałem, że to jest maks, co my dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić, żeby choć trochę te wersety skomentować. Wiersz 4, 5, otwórzmy nasze Biblię. Gdy Jezus zapytany o czas zburzenia świątyni, o czas końca, o znak Jego powrotu, zapytany odpowiada w ten sposób: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. To jest interesujące, że w pierwszej kolejności Jezus zwraca uwagę swym uczniom na zwiedzenie i mówi o zwiedzeniu. Mówi w taki sposób, że przestrzega swych uczniów przed zwiedzeniem. Otwórzmy nasze Biblię, w wierszu 4 jest napisane: a Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Zwiedzenie jest czymś takim, że osoba, która jest zwiedzona, nie wie, że jest w błędzie. I na tym polega zwiedzenie. Każdy człowiek jest w niebezpieczeństwie bycia zwiedzonym. I każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, może ulec zwiedzeniu. Może zostać wprowadzony w błąd. Dlatego te słowa Jezusa taką wartość mają. Zwieść, to znaczy wprowadzić w błąd, oddalić od prawdy, sprowadzić na manowce, zawrócić z drogi, spowodować błądzenie. Te słowa Pana Jezusa: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. W Nowym Testamencie są cytowane przez Jego uczniów. Są cytowane przez apostołów Pawła, Jakuba, Jana. Wielokrotnie w listach Nowego Testamentu czytamy: nie dajcie się zwieść. Wielokrotnie Słowo Boże przestrzega nas przed zwiedzeniem. Apostoł Paweł w swych duszpasterskich listach bardzo często mówił: nie dajcie się zwieść próżnymi, chytrymi słowami. Uważajcie na fałszywą naukę. Uważajcie na filozofię, na pewne urojenia. Jesteście w niebezpieczeństwie. Możecie ulec zwiedzeniu. Nie słuchajcie wyroczni, mów różnych, uważajcie na sfałszowane dokumenty. Wszechobecny jest ten temat na łamach Nowego Testamentu. Słowo Boże ostrzega nas przed widzeniami, wróżbami, różnymi wymysłami. To zagrożenie bycia zwiedzonym jest jak najbardziej realne i jest czymś, wobec czego nie możemy przejść obojętnie. Dużo przykładów można byłoby podać, ale obawiam się, że to wszystko trwałoby zbyt długo. Dalej w wierszu 5 Jezus mówi: albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jezus mówi: wiele osób zostanie zwiedzionych.
To stwierdzenie Jezusa, wielu przyjdzie i wielu zwiodą, jest kluczem do rozdziału 24 Ewangelii Mateusza. Jest jak refren piosenki, choć to nie jest pieśń, ale jest to mowa, dość podniosła, poważna mowa, jednak dokładnie te same słowa. Jezus mówi na początku, Jezus mówi w środku, Jezus mówi pod koniec swego kazania, przypominając tym słuchaczom o realności, realnym zagrożeniu, realnym niebezpieczeństwie, w obliczu którego stoją i z czym muszą się mierzyć. Kolejne, drodzy, wypowiedzi nowotestamentowe. Wielu przyjdzie, wielu zwiodą. Przyjdą fałszywi Mesjaszy, przyjdą fałszywi prorocy. Moglibyśmy ich wyliczać, nie? Ilu już ich przyszło? Było ich już bardzo wielu. Paweł mówi, przyjdzie człowiek niegodziwości, przyjdzie syn zatracenia. I przestrzega swych adresatów listu do Tesaloniczan przed odstępstwem na niewiarygodną skalę, które pojawi się i tak naprawdę zrujnuje cały chrześcijański Kościół. Czytamy o antychryście, który ma się pojawić. Szatan w postaci anioła światłości, jego słudzy w postaci sług sprawiedliwości, przybierając pozór pobożności. Więc zobaczcie, w ilu miejscach Słowo Boże wymienia tych wszystkich fałszywych ludzi, fałszywe moce, siły demoniczne, które mają tylko jeden cel. Jeden cel, mają jedną misję. Zwieść ciebie. Sprawić, żebyś odszedł od prawdy. Sprawić, żebyś pobłądził. Apokalipsa mówi o czyniących cuda duchach demonów, które idą do królów całego świata. Więc tutaj jest połączenie dwóch światów, świata materialnego i świata duchowego. Czy to proroctwo się wypełniło przed zburzeniem Jerozolimy? Tak, oczywiście to proroctwo się spełniło. Stało się. Dzieje apostolskie poświadczają, że byli fałszywi prorocy, byli ludzie, którzy powstawali. Rzeczywiście to proroctwo wypełniło się przed zburzeniem Jerozolimy i co do tego nie mamy cienia wątpliwości, że tak było. Ale tak jak wspomniałem, te słowa mają uniwersalny charakter i te ostrzeżenia i zapowiedzi Pana Jezusa są dla nas też bardzo ważnymi wskaźnikami, które zwracają naszą uwagę na rozprzestrzenianie się zła w świecie. Oszustwa praktykowane przed zburzeniem Jerozolimy powtarzały się na przestrzeni dziejów. Nic nie wskazuje, aby miały ustać w przyszłości. Możemy oczekiwać tego, że o ile te rzeczy były zawsze, były przed zburzeniem Jerozolimy, były na przestrzeni lat w historii, to możemy oczekiwać, że im bliżej końca rzeczy te będą przybierały na sile, będą przybierały na znaczeniu. Skala zwiedzenia w czasie ostatecznym to coś, co trudno zrozumieć, objąć, ponieważ Słowo Boże mówi, że szatan zwodzi cały świat. Słowo Boże mówi o działalności mocy, mocy, które zostały symbolicznie przedstawione jako drapieżne bestie. Mówi o działalności fałszywego proroka. Czytamy w Apokalipsie, że te moce zwodzą mieszkańców ziemi przez cuda, jakie czynią. I czytamy także w 18 rozdziale Apokalipsy, że wszystkie narody zostały zwiedzione czarami wielkiego Babilonu. Więc skala zwiedzenia jest nieprawdopodobna. Zwiedzenie to coś bardzo, bardzo wszechobecnego w tym świecie.
pytanie, jak to w ogóle możliwe, żeby nie zostać zwiedzionym, jeśli wszędzie, na każdym kroku, w każdej przestrzeni czyha poważne, realne niebezpieczeństwo i zagrożenie. Drodzy, pozwolicie, że tylko wymienię kilka takich najbardziej popularnych, może najgroźniejszych oszustw szatana. Rzeczy, które dzisiaj sprawiają, że w sposób świadomy albo nieświadomy miliony, miliardy ludzi jest zwiedzionych. Pozwólcie, że wymienię te rzeczy. Pierwsze, powstanie papiestwa. Instytucji, która stanęła między Bogiem i człowiekiem i dokonała takiego rozłamu. Słowo Boże powstanie tej instytucji określa wielkim, wielkim oszustwem, wielkim zwiedzeniem. Wraz z tym wiąże się coraz bardziej popularny ekumenizm, synkretyzm religijny. Coraz bardziej popularne są hasła: wszystkie religie są dobre. Każda religia jest prawdziwa. Różnica jest tylko taka, że każda religia podkreśla pewien aspekt prawdy. To bardzo ładnie brzmi, nawet to brzmi bardzo logicznie, ale to jest nieprawdziwe. Słuchajcie, ale powiedziałem, że nie będę się rozwodził, więc chcę tylko wymienić, poddać pod rozwagę, zachęcić też do pewnej refleksji. Wschodni mistycyzm, panteizm, uniwersalna energia, zasada yin-yang, która mówi, że dobro i zło musi ze sobą współistnieć. Że nie ma tylko dobra, nie ma tylko zła. Medytacja, yoga, duch sztuk walki. Wielu chrześcijan praktykuje te rzeczy. Hipnoza, reinkarnacja, channeling, homeopatia, irydologia, leczenie energią. Wiele praktyk leczniczych nie ma nic wspólnego z leczeniem, ale jest związane z okultyzmem, związane z działaniem sił duchowych. Słuchajcie, nawet ja, chrześcijanin, no co tu dużo mówić, wpadłem kiedyś jak śliwka w kompot stosunkowo niedawno i to z polecenia trafiłem do człowieka, który rzeczywiście doznałem uzdrowienia. To jest doświadczenie, drodzy, niewiarygodne. Zostałem uzdrowiony mocą szatańską. W sposób kilkusekundowy wszystkie dolegliwości ustąpiły. Drodzy, byłem połamany, nie mogłem chodzić. Byłem na silnych lekach. Odnowiły się problemy z kręgosłupem. Byłem u jednego lekarza, u drugiego lekarza. No i wiadomo, no później pojechałem do osteopaty. Ale dlaczego ja o tym doświadczeniu mówię, że dzisiaj to wszystko jest bardzo wymieszane i tak naprawdę trudno znaleźć osobę, która posługiwałaby się tylko i wyłącznie taką praktyką manualną. Szeroko nie będę tego doświadczenia opowiadał, ale rzeczywiście widzę, że to pociąga ludzi, że ludzie idą tam, gdzie ktoś może im pomóc. I to dla nich jest najważniejsze. Nie patrzą na źródło. Ale jeśli dana osoba może pomóc, jeśli dana osoba może rozwiązać mój problem, to ja tam pójdę. Bo skupieni jesteśmy tak bardzo na swojej dolegliwości i na uzdrowieniu. I drodzy, rzeczywiście w jednej chwili
Energia, która we mnie wstąpiła i wszelkie dolegliwości, które miałem, odeszły. Odeszły. Człowiek mi powiedział, tylko jak teraz Pan ode mnie wyjdzie, niech Pan zbytnie będzie taki entuzjastyczny, bo ludzie wychodzą i za chwilę wracają, bo w tej euforii doznania tego uzdrowienia wychodzą i skaczą i potem sobie nogę łamią albo jeszcze inne rzeczy. No coś takiego mi się przytrafiło, nie? Że myślałem, że idę do człowieka, który idę na masaż, że będę miał taki manualny masaż, a gość potraktował mnie energią. A wcale o tym nie mówił. Wcale nie mówił, że będzie stosował taką a taką technikę. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. I jeszcze powiem wam taką ciekawostkę. Trafiłem tam z polecenia. Z polecenia osoby, która jest chrześcijaninem. I tak osoby, co do której miałem też zaufanie, nie? Później nawet konsultowałem to moje doświadczenie z tą osobą. Ona mówi, wiesz, wszystko okej. Ale potem okazało się, że to nie jest jednak okej, nie? Więc to jest dzisiaj popularna sprawa. Leczenie energią. No i jak widzicie, nie? New Age, spirytyzm, okultyzm, czarnoksięstwo, satanizm. Tutaj też jeszcze się chcę zatrzymać chwileczkę. No bo zobaczcie, kto dzisiaj zajmuje się czarnoksięstwem, kto dzisiaj się zajmuje satanizmem, a ja śmiem twierdzić, że wielu z was maczało w tym swe palce. Niestety, taka jest prawda. Cały Hollywood, przemysł filmowy, on po prostu przekazuje nam te treści. On uczy nas zasad właśnie czarnoksięstwa i satanizmu. Jeśli popatrzycie na wiele produkcji filmowych, to tam jest wszechobecne są czary. Ten świat tak bardzo pociąga ludzi dzisiaj. Jacyś czarodzieje, magia. Popatrzcie, co ludzie czytają, popatrzcie, jakie książki zalegają na półkach po prostu sklepowych, w księgarniach. Ja dzisiaj pomyślałem, ale celowo żadnych tytułów nie będę podawał, ale mógłbym tych tytułów naprawdę sporo wymieniać. Ale popatrzcie, przejdźcie się i zobaczycie, że to, co dzisiaj pociąga właśnie, to te rzeczy i chrześcijanie także, odpalając swe programy, odpalając swe gry, od których są uzależnieni. No, zajmują się tym, co Pismo Święte mówi, nie będziesz miał z tym nic do czynienia. Nie będziesz miał nic wspólnego z czarami, z czarnoksięstwem. A ty grasz, nie? A ty grasz i grasz swymi bohaterami, rzucasz czary, to wszystko robisz, budujesz cywilizację. No, drodzy, zwiedzenie jest wszechobecne. Astrologia, talizmany, amulety. Ostatnio też wstąpiłem do sklepu we Wrocławiu. Zdumiony byłem, mówię, piękna witryna sklepowa. Piękny sklep, ale tam może będą jakieś fajne rzeczy. I patrzę, taka duża gablota z samymi tylko właśnie amuletami i talizmanami na wszystko. I to w centrum Wrocławia. I multum ludzi tam jest. I ludzie to kupują, i ludzie oglądają. No fajnie, nie? Na prezent komuś kupi jakiś amulet, jakiś talizman. Wiara w duchy zmarłych. Święcenie niedzieli. Ewolucjonizm. Szatan przygotował zasadzkę i pułapkę naprawdę dla każdego człowieka. Dla tego, który jest takim racjonalistą, dla tego, który szuka duchowości, dla każdego. Podałem tylko kilka tych przykładów. Ale najlepsze zostawiłem na koniec. Kto kiedyś tą tematyką się troszkę zajmował, to tego pana zna. To jest gość dopiero. Aleister Crowley.
To jest człowiek. Nawet teraz, przedwczoraj, mijałem pewien zakład fryzjerski dla panów, tutaj niedaleko, w sąsiedztwie naszego kościoła, i patrzę. Jest, oczywiście, że jest. Wielki plakat właśnie tego człowieka. To jest ikona. On jest wszechobecny. A jego słowa są bluźniercze, ale ja w celach dydaktycznych je dzisiaj przytaczam. Ale to jest sedno, drodzy, zwiedzenia. Czyń wedle swej woli, będzie całym prawem. I ten jego cytat jeszcze funkcjonuje w innej formie, także dostępny, są źródła. Nie ma prawa poza czyń wedle swej woli. I teraz pomyślcie, nie? Dla mnie jest to zatrważające, że miliardy ludzi funkcjonuje w oparciu o tą myśl. Powiedziałbym wam, kto według mnie jest największym polskim satanistą, ale wiem, że nie mogę tego uczynić, bo po prostu bym was uraził, ale też mógłbym zostać, nie wiem, pozwany. Ale to jest dla mnie największe zwiedzenie, czyli życie i w ten sposób. Jeszcze jedną wypowiedź tego człowieka. To też jest straszne bluźnierstwo. Bądź silny, o człecze, pożądaj, raduj się wszelkimi rzeczami zmysłu i zachwytu i nie obawiaj się, iż jakiś Bóg za to cię odrzuci. Całkowite zaprzeczenie, całkowita negacja Boga, wartości, których znamy z Pisma Świętego, całkowite odrzucenie Bożego prawa. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, Paweł mówi: ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dlatego słowa Jezusa, raz jeszcze to powtarzam, bardzo ważne, bądźcie, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. No, zajęło nam to trochę czasu i zajęło więcej czasu niż myślałem, niż planowałem. Dobrze, że tylko pomyślałem, żeby dzisiaj rozważyć 5 wersetów, a nie 10, bo widzę, że już z tymi 5 wersetami jest ogromny problem, a choć troszeczkę chciałem tylko dotknąć tego tematu zwiedzenia. No ale dalej Jezus mówi, czytamy wiersz 6, wiersz 7, otwórzcie: będą wojny. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. I ta wypowiedź Jezusa, znowuż bardzo ciekawa, bo Jezus tutaj mówi rzeczy, które naprawdę muszą zostać przez nas rozpatrzone. Ale znowuż, czy te słowa się spełniły? Tak, te słowa się wypełniły i co do tego także nie mamy wątpliwości. Słowa te odnoszą się do wypadków, jakie miały miejsce przed zburzeniem Jerozolimy w pierwszej kolejności. I tak na przykład w 66 roku wybuchło powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom. Były zamieszki, były wojny, te rzeczy się działy. Więc czytamy tekst i osadźmy ten tekst w odpowiednim kontekście czasowym. Ale oczywiście słowa Jezusa nabierają na znaczeniu im bliżej końca. To, co my obserwujemy, to, co widzimy, wzrost konfliktów, wzrost liczby wojen. Widzimy, ludzie prześcigają się w wynalezieniu jak najbardziej śmiercionośnej broni. Dolary, miliardy dolarów wydawanych na zbrojenie, podczas gdy miliony ludzi głoduje i umiera z głodu. Ale o głodzie to za chwilę, do tego też dzisiaj przejdziemy. I rzecz, o której trudno nie wspomnieć, bo rzeczywiście jest to dla mnie jakiś szczególny znak czasu,
To dwie wojny światowe, które miały miejsce w XX wieku. Coś jest takiego niezwykłego, jeśli chodzi o XX wiek. To jest pewien przełom. Tylko w II wojnie światowej szacuje się, że 40-50 milionów osób zginęło. To są potężne liczby. W sumie ponad 70 milionów osób zginęło. No ale druga wojna się zakończyła. Ale konflikty zbrojne nie ustały. Niektórzy mówią, że nie było ani jednego dnia zupełnego pokoju na świecie od czasu zakończenia II wojny światowej. Powstały różne alianse, które mają zagwarantować pokój na świecie, ale działania te są daremne. Niekończące lokalne konflikty. Myśleliśmy, że Europie nie grozi żaden konflikt, a tu proszę, widzimy, że puka do naszych drzwi. I jeszcze ta ciekawa rzecz, jeśli chodzi o arsenał nuklearny, który jest tak wielki, tak potężny, wystarcza, żeby wielokrotnie zgładzić całą ludzkość. I to narody, państwa, przywódcy, którzy deklarują pokój, gromadzą broń, taką, która ma siłę rażenia niewyobrażalną. I właśnie w tym kontekście Jezus mówi: baczcie, abyście się nie trwożyli. Będą wojny, ale to nie jest powód do trwogi. No, wsłuchajmy się w te słowa, no co jak co, ale wojna nie jest powodem do trwogi? Nie jest powodem do trwogi? Czasami nie można mieć problem z nauczaniem Pana Jezusa, bo wydaje się, że coś tutaj nie pasuje, ale rzeczywiście Jezus mówi: nie trwóżcie się. Nie trwóżcie się. Wydaje się, że Jezus ma rację, ponieważ chrześcijanin, dziecko Boże, które swój los, swoje życie powierzyło Bogu, otrzymało w darze, co jest skutkiem usprawiedliwienia, pokój od Boga. Pokój od Boga, który przewyższa jakieś takie dobre samopoczucie. I ten pokój od Boga może zagwarantować tobie spokój, nawet w najtragiczniejszych, najmroczniejszych chwilach życia. Ponadto Pan Bóg obiecuje nam swą obecność, obiecuje to, że będzie z nami do samego końca i wielokrotnie pociesza nas przez swe słowo, przez swe wspaniałe obietnice. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Jezus mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc ta obietnica Jezusa, Jego stałej obecności w naszym życiu, dodaje nam otuchy. Jezus nas nie pozostawił zdanych na pastwę losu. Jezus mówi: jestem z tobą, będę przy tobie do samego końca. Dlatego nie trwóż się. Zwróćcie uwagę, są te dwa tak jakby ostrzeżenia Jezusa. Pierwsze: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I drugie: baczcie, abyście się nie trwożyli. Fajnie jest te dwa zdania Jezusa wyłuskać i zakodować, zapamiętać. One są nam potrzebne w życiu. Baczcie, żebyście się nie trwożyli. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Dla mnie te słowa są bardzo ważne. No i w tym tekście Jezus jeszcze mówi: baczcie, żebyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Dlaczego musi się to stać? Dlaczego muszą być wojny? Czy dlatego, że Pan Bóg ma upodobanie w przemocy i Pan Bóg chce, żeby ten świat trawiły nieustanne konflikty zbrojne? Czy dlatego to musi się stać? Nie dlatego, moi drodzy. Jezus mówi: to musi się stać, ponieważ ten świat nie wyobraża sobie życia bez siłowych rozwiązań, bez przemocy. Wojna, przemoc, agresja jest schorzeniem współczesnej cywilizacji. To jest konsekwencja odejścia od Boga, to jest konsekwencja grzechu. I Bóg jest czysty. Bóg nie ma nic wspólnego
z tym złem, które dzieje się na tej ziemi. To jeszcze nie koniec, mówi Pan Jezus. Dla nas kolejna ważna wskazówka. Wojny. To jeszcze nie koniec. To, co wspominałem 2 tygodnie temu. Nie ulegajmy panice. To chcę raz jeszcze dzisiaj powtórzyć. Nie popadajmy w jakiś przesadny stan, gdy słyszymy o wojnie. Bo tych wojen było już bardzo dużo i myślę, że jeszcze sporo ich będzie. I to, że w danym miejscu, w danym momencie dochodzi do wojny, jest to następstwo grzechu, niepohamowanych dążeń ludzkich, pragnienia zawładnięcia jakiegoś skrawka ziemi, a to jeszcze nie jest znak i świadectwo końca. To jeszcze nie koniec. Łez, śmierci, smutku, krzyku, mozołu. Jeszcze te rzeczy są rzeczywistością tego świata. To jeszcze nie koniec także z naszej strony wysiłku, walki, oczekiwania i przede wszystkim modlitwy i czuwania. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko narodowi. Więc te rzeczy muszą się stać. I ostatnia przepowiednia Jezusa, którą rozpatrzymy, czyli kataklizmy. Wiersz 7, druga część tego wersetu i wiersz 8. A więc w pierwszych 8 wersetach Jezus mówi o 3 wskaźnikach zbliżającego się końca, ale też 3 wskaźnikach, po których dostrzegamy degradację rodzaju ludzkiego i po prostu zachwianie porządku naturalnego. Zwiedzenie, wojny, kataklizmy. No i szybciutko te kataklizmy omówmy. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. W Ewangelii Łukasza, 21 rozdziale, wierszu 11, te same słowa są oddane w ten sposób. I będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Więc czytamy o trzęsieniach ziemi, zarazach i głodach. I znowuż, to proroctwo, czy wypełniło się przed zburzeniem Jerozolimy? Tak, moi kochani, wszystko jak po sznureczku, wszystko się wypełniło. Tutaj taka dygresja, bo my dzisiaj tylko o pierwszych 8 wersetów rozważamy. Ale tak naprawdę niemalże wszystko się wypełniło. Niemalże wszystko się wypełniło. I dzieje apostolskie odnotowują. Głód odnotowują. Trzęsienie ziemi. Te rzeczy miały miejsce. Z kolei my dzisiaj, żyjąc w XXI wieku, dostrzegamy wzrost nasilenia tych zjawisk, wzrost trzęsień ziemi. Docierają do nas wieści o kataklizmach niespotykanych pod względem ilości, częstotliwości, wielkości, pożary, powodzie, huragany, klęski głodu, skażenie środowiska, zmiany klimatu. Widzimy, jak uniwersalny charakter mają słowa Pana Jezusa. I my dostrzegamy nasilenie tych wskaźników degradacji ludzkości, o których mówił Jezus. I znowuż wiek XX, który jest przełomem. Jedne z największych klęsk głodu miały miejsce właśnie w XX wieku, jeśli chodzi o naszą historię. No i tylko wymienię kilka z nich. Głód w Iranie, tam w czasie I wojny światowej 2-3 miliony osób umarło z głodu, a niektórzy historycy mówią, że 8, a nawet 10. Hołodomor w ZSSR, czyli tak zwany też głód na Ukrainie, miliony osób. Głód w Bengalu, kolejne miliony w 1943 roku. No i wielki głód w Chinach, tam to już niektórzy mówią, że nawet 40 milionów osób z głodu umarło. Nie będziemy teraz rozpatrywać przyczyn
dlaczego do tych głodów doszło, ale to jest rzeczywistość. To jest niewiarygodne, z jaką mocą te rzeczy dzieją się i współczesna historia odnotowuje. Tak potężne klęski głodu, suszy. Miliony osób cierpi, szczególnie w północnej i środkowej Afryce. 828 milionów ludzi nadal głoduje. Paradoks polega na tym, że mamy więcej niż wystarczająco żywności, aby wykarmić wszystkich. I dobrze, że nie jestem politykiem, bo po prostu ja tego nie rozumiem, dlaczego tak jest. Ale widzimy, że te słowa Jezusa dzisiaj, pomimo upływu 2000 lat, w dalszym ciągu stanowią tak ważne orędzie dla świata. Pandemie, zarazy, o których mówił Jezus, także wiek XX. Wiek XX wyznacza pewną granicę. I możemy wspomnieć chociażby o Hiszpance, która pochłonęła, szacuje się, że nawet ponad 20 milionów ofiar. Różne w minionych latach też różne epidemie, to z reguły są epidemie grypy, gdzie miliony ludzi umiera. Ale dla mnie takim największą plagą i największą zarazą dzisiejszych czasów, począwszy od roku 1981, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest chyba początek AIDS, to szacuje się, że ponad 30 milionów osób właśnie poniosło śmierć. Więc to jest trąd XXI wieku. W końcu czytamy także i o trzęsieniach ziemi. Pozwólcie, że króciutko też odniosę się do pewnych faktów i w tym temacie. Jedne z największych trzęsień ziemi znowuż miały miejsce w XX wieku. Jeśli chodzi o liczbę ofiar, to tylko przytaczam kilka z ostatnich lat trzęsień ziemi, a pierwszych 20 na liście, nie, tych najcięższych trzęsień ziemi, to pierwszych 20 trzęsień najpotężniejszych to jest właśnie w XX i XXI wieku. A jeśli chodzi o ofiary, no to pamiętamy trzęsienie ziemi w Haiti, ponad 200 tysięcy ofiar, wschodni Syczuan w Chinach w 2008 roku około 90 tysięcy, północny Pakistan 2005 rok też około 90 tysięcy, Sumatra 2004 rok ponad 200 tysięcy ofiar. I z tymi trzęsieniami ziemi rzeczywiście coś jest na rzeczy. Jest to oczywiście zapewne związane ze zmianą klimatu, ze skażeniem środowiska. Te rzeczy dzieją się i przybierają na sile, przybierają na znaczeniu. A najcięższe trzęsienie ziemi to znowuż XX wiek, w 60-tych latach. W południowym Chile miało miejsce trzęsienie ziemi 9,5. Jak się mierzy trzęsienie ziemi? Jak? Richtera, no właśnie, tak, zapomniałem, przepraszam. W skali Richtera, nie? 2 miliony osób zostało tak jakby odczuło skutki tego trzęsienia ziemi. Zobaczcie, XX wiek, wojny światowe, głody, które też związane z tymi wojnami, związane z różnymi politycznymi rozstrzygnięciami, trzęsienia ziemi. Niezależne, a może w jakiś sposób też ludzkość przyczyniła się do tego. I ta częstotliwość, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, no jest zadziwiająca, bo te rzeczy ciągle wzrastają. No i Jezus mówi w wierszu 8, jak czytam w Ewangelii Mateusza, ale to wszystko dopiero początek boleści. I tutaj dzisiaj kończymy nasze kolejne rozważanie z cyklu wydarzeń, o których mówił Jezus.
To wszystko dopiero początek boleści. Znowuż, jeśli to wszystko jest dopiero początek boleści, jeśli te wszystkie katastrofy, kataklizmy, te wszystkie ofiary jest początkiem, to jaki jest koniec? No, gdy będziemy studiować kolejne partie kazania Jezusa, to dowiemy się, jaki jest koniec. Jest coś, przed czym rzeczywiście możemy zacząć się obawiać. W pewnym sensie obawiać. Ale o tym w kolejnym naszym spotkaniu. Podsumowując, to wszystko dopiero początek boleści. Zwiedzenie, fałszywi Mesjasze, wojny, rozruchy, głody, zarazy, trzęsienia ziemi, straszne widoki, wielkie znaki z nieba. To nie jest koniec. To jest początek. To jest początek. Słowo boleści to jest słowo, które nawiązuje do porodu. Teraz zobaczcie, jeśli to jest początek boleści, to tak jak mówi Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale i wersecie 3, to te rzeczy, które dzisiaj wymieniliśmy, możemy przyrównać do pierwszych takich bólów porodowych. Kto ma żonę albo męża, wie, jaka jest różnica pomiędzy pierwszymi skurczami porodowymi a porodem. To jest bardzo dobra ilustracja. Ja to wiem, ja to przeżyłem i do końca nie potrafię określić tego stanu, w jakim znajdowałem się, gdy towarzyszyłem żonie, gdy przyszedł na świat nasz pierwszy syn. Ale pamiętam, w jakim stanie była moja żona. I pamiętam, jak sobie ładnie rozmawialiśmy o tym wszystkim, co będzie, w jakiej kolejności to wszystko będzie się działo, wszystko ładnie, fajnie, pięknie. Tak, ja jestem silna, ja wiem, jak urodzę to dziecko, nie ma problemów, tak z taką radością do szpitala. Wszystko bardzo pięknie. A potem zaczął się poród. No i tam mistrzowską pracę wykonały położne, naprawdę doświadczone panie, które wiedziały, jak pomóc, które wiedziały, jak, co zrobić, bo w pewnym momencie moja żona mówi, ona nie urodzi. Ona już opadła z sił, ja opadłem z sił, ja nie potrafiłem pomóc, żona już chce iść do domu, a tu nawet się jeszcze poród nie zaczął. Ale dzięki dobroci Boga, dzięki wykwalifikowanemu personelowi udało się doprowadzić do końca tą sprawę, nie? Więc jest różnica między skurczami, a jest różnica między porodem. I tak jest z końcem. I tak jest z końcem z tym, co nas czeka. Ale pamiętajcie, nie jesteśmy sami. To, co też podkreślaliśmy, naszą gwarancją, naszą pewnością, naszym pokojem jest Jezus. I On przeprowadzić nas może zwycięsko przez ten czas. Kolejne spotkanie, ale będzie dopiero w styczniu. Zapewne, tak myślę, wcześniej nie. Rozważać będziemy kolejne wersety. A już teraz was zapraszam na to rozważanie. Uciszenie obrońców prawdy. Będziemy mówić o kolejnych wskaźnikach zbliżającego się końca, o prześladowaniach i o tym, jak te prześladowania chrześcijan, jaki przyjmą charakter przed przyjściem Jezusa. I dzielić się będę
no, rzeczami takimi zaskakującymi. Dlatego warto te rzeczy wiedzieć i warto te rzeczy badać. Niech Bóg nas na ten czas przygotuje i niech darzy nas swym pokojem.
jeśli chodzi o historię ludzkości, historię tego świata, bo to, co się wydarzyło, to naprawdę jest nieporównywalne, jeśli chodzi o dzieje naszej.